30 października 2024 roku, środa, 10:10. Jak widzisz, aktualnie wygląda moja siłownia fotowoltaiczna w ten sposób. Pomalowana podłoga, pomalowana ściana. To było niedomalowane, ponieważ tam stał regał i już go nie przestawiałem, jak malowałem warsztat. Korzystając z okazji, chciałem pokazać Ci, jak w tą końcówkę października tego 2024 roku dzisiaj wygląda pogoda. Wczoraj była kiepska, dzisiaj jest trochę lepiej. Niebo jest oczywiście zachmurzone jak wczoraj, natomiast już słońce przebija się przez chmury. Już to naświetlenie jest zdecydowanie lepsze. U mnie wygląda to następująco i podejdźmy oczywiście do falowników już za chwilę i zobaczmy, jak będzie wyglądała produkcja dnia dzisiejszego. Zacznijmy od regulatora. Oczywiście na regulatorku podamy to w amperkach. Z paneli wchodzi nam 78 V, 4,5 amperka. I tu mamy w akumulatorek 6,6 amperka. Także EPWR ma paneli podłączonych do siebie o mocy 3,8 kW. Dwa panele spięte szeregowo i takie mamy cztery szeregi zrównoleglone. Następny tu falownik w kolejce to jest moja drewutnia fotowoltaiczna albo wiatka. Moc jej to 4,9 kW. I ja już mam tu ustawione, co tam w bateryjkę wchodzi, albo raczej co wchodzi z wiatki. I z wiatki wchodzi nam 730 W. Następny falowniczek to są panele na dachu stodoły i tu mamy moc 3,8 kW. I jak widzisz, tu mamy 460 W. I ostatni falowniczek to są właściwie kojce piesków. Moc tutaj całkowita to jest 5 kW. I jak widzisz, z tego wchodzi 600 W. Tak więc tak wygląda w tym momencie produkcja. Jeżeli chodzi o status naładowania lichego, 49% w tym momencie pompowane w niego jest 46 amper. Wszystkie parametry widzisz tutaj. Więc tak to wygląda. Chciałem pokazać Ci jeszcze kolejną rzecz. Jestem w trakcie konfiguracji tego przyjaciela. Jak wyglądają parametry poszczególnych ogniw? Do tego celu tak prowizorycznie wykorzystam ten miernik akumulatorów. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie na weryfikację stanu tych akumulatorów, ale sprawdźmy to. Chodź tu, podejdź do mnie. Zobaczymy, jak wyglądają parametry. Może teraz przerzuć właśnie na obiektyw ten wąski kąt, żeby dobrze było widać z jakością. Podłączam pod pierwszy akumulator. Przelecimy sobie w miarę szybko wszystkie. Podłączam pod pierwszy akumulator Conway. Wybieram moc akumulatora poza samochodem. Zwykły akumulator. Tutaj EN. Ustawiłem 110. On ma większy prąd rozruchowy. Dla mnie to jest nieistotne. I cykamy. I sprawdzamy. I proszę bardzo. Bateria. Mamy state of health 100%. SOC 98%, widzisz parametry, rezystancja, prąd, który z siebie pykła, 470 A i napięcie 12,85. Dobrze, przejdźmy do następnej baterii. One są połączone tu szeregowo, ale do sprawdzenia tego raczej w niczym nie przeszkadza, bo badamy każdy akumulator pojedynczo. OK, i ta sama procedura, zwykły akumulator EN 110 Trust. Proszę bardzo, następny akumulator, rezystancja 6,47 mOhm,
prąd 427 A na ładowanie 12,95. OK, sprawdzamy. Ja za chwilę Ci powiem, jakie to są akumulatory, ponieważ ja je poukładałem tak, jak one były na półce. OK, następny akumulatorek poza samochodem, zwykły i czas. I widzisz, delikatne pogorszenie parametrów nastąpiło. Już nie będę mówił jakie. W każdym razie wszystko na razie się zgadza, tylko mamy stopniowanie coraz niżej parametry, jeżeli chodzi o... O, nie musiałem przepinać w sumie tego, ale... A, przepraszam, odwrotnie podłączyłem. Okej. Okay. Poza samochodem, zwykły akumulator, EN, cyk. Teraz 400 A, czyli trochę lepiej niż ten. Teraz badamy to ogniwo, żeby było jasne. I lecimy do następnego. Wiem, że to trochę potrwa. Przebadamy wszystkie po kolei. Będę miał to udokumentowane fajnie. Dobrze widać? Mhm. Możesz coś powiedzieć, nie wstydź się. Widać. I widzisz, kolejna bateria jest mocniejsza. 425 A. To nas najbardziej interesuje, chociaż nie korzystamy z tych dużych prądów. Okay. Natomiast to są dla nas takie dane. Za chwilę wytłumaczę. I rezystancja. Okej, okay, jak wszystkie mniej więcej. I lecimy w kolejny szereg. O, przepraszam, odwrotnie. Następny. Trochę spadek. Kolejny. Też delikatny spadek. Następna. No, ta chyba najsłabsza ze wszystkich. Już mocniejsza. Jeszcze jeden. Tak. Ostatnia sztuka. Będziemy mieli wszystkie, jakby to powiedzieć, przebadane tym mierniczkiem. A ten miernik się nie myli. Nie byle co. No, może nie nic najlepszego, ale już daje... No. Daje duży pogląd na sytuację. Także jak widzieliście, te akumulatory nie są takie idealne, nie są takie same pod względem prądu rozruchowego, które potrafią z siebie szczelić, ale nas to nie interesuje, my nie korzystamy z takich prądów wysokich. A teraz zobaczcie na te baterie tu od tej strony. Przyjrzyjcie się uważnie i jak widzicie, mamy tu oznaczenie 1B, mamy oznaczenie tu 2B, i 3A. One są delikatnie, jakby to powiedzieć, zmiksowane, jeżeli chodzi o
tutaj tą kolumnę. Natomiast 1B, czyli ten pierwszy szereg, to jak pamiętacie z moich poprzednich filmów, jak widzieliście regał z kwasem, to jest górna półka regału, ta najwyższa. To jest oznaczenie 1. Później mamy dwójkę, to mamy środkową półkę regału. I później mamy trójkę, to jest ta ostatnia dolna półka regału. I teraz te akumulatory 1 są to najstarsze akumulatory, dlatego one mają najsłabsze prądy rozruchowe, bo one już wypracowane są, mają 3,5 roku u mnie w mojej instalacji. Dwójka akumulatory dokupione w tamtym roku, jako pierwsze, w marcu bodajże, albo może wcześniej. I trójka są to akumulatory, które były dokupione chyba w czerwcu tamtego roku. Więc stąd wynikają ich różnice w prądzie rozruchowym, którym dysponują, w rezystancjach i tak dalej. Na razie będzie to prowizora. Chciałem podkreślić również, że nie sugerujcie się tym, jak wykonane są tu połączenia pomiędzy wyjściami akumulatora, pomiędzy klemami, ponieważ to jest, tak jak mówię, prowizorka. I teraz konfiguracja. 6 akumulatorów spiętych w szereg, czyli mamy tu 72 V na wyjściu i dwa mamy takie szeregi, jak widzicie. Więc tak jak mówiłem na filmie, dysponujemy tu baterią, akumulatorem o napięciu 72 V i sumarycznie mamy 220 A, tak? Może nawet trochę więcej. Liczę w prądzie C5 oczywiście. 114 A, ja przyjmuję 110 A dla łatwiejszego liczenia. Na tą chwilę, tak jak mówię, prowizorka ustawione na palecie do łatwego transportu. Docelowo będzie to zupełnie inaczej wyglądać, ale do testów musi tak być. I tu gdzieś na tej ściance, na początek, na jakiejś desce wylądują regulatory, jakieś tam mostki, jakieś zabezpieczenia DC, bo oczywiście ten akumulator do regulatora, który Wam pokazywałem w ostatnim filmie, pod wejście PV, będzie podłączony standardowo przez wyłącznik nadprądowy DC, który w razie gdyby z akumulatora chciał popłynąć wyższy prąd niż taki jakie ma zabezpieczenie wyłącznik, to po prostu ten wyłącznik spadnie i tyle, tak, żeby, nie wiem, może być tak, że regulator się uszkodzi. No, będę musiał to przeżyć. Trudno, takie życie. Natomiast najważniejsze jest, żeby tu się nic nie wydarzyło niebezpiecznego. Także, jak widziałeś na poprzednim filmie, sprawdziłem regulator za pomocą zasilacza regulowanego, więc moja teoria jakby się sprawdziła, ponieważ ograniczając prąd na wyjściu regulatora z automatu, prąd na wejściu do regulatora z zasilacza został ograniczony. Tak więc no działa to jak najbardziej. Natomiast chcę też zapobiec, nie wiem, jakiemuś zresetowaniu się regulatora bądź jakiemuś niepowołanej zmianie ustawień, żeby w razie gdyby coś takiego się wydarzyło, to muszę też mieć jakiś sposób, jakieś zabezpieczenie, żeby coś mi tam wyrzuciło przed tym regulatorem. Także nad jakimś rozwiązaniem jeszcze tu pracuję. Na razie nie wiem, jak to podłączę dokładnie, więc nie powiem Ci, nie pokażę, ale na pewno w czasie to zobaczysz. Więc zachęcam do oglądania moich filmów. Oczywiście mam nadzieję, że za ten czas, który poświęcam Ci na nagrywanie, zostawisz lajka i subskrypcję tam poniżej materiału, bo przydatne to jest dla mnie. No i co?
Widzimy się w następnym filmie. Z mojej strony to tyle. Dzięki, że oglądałeś materiał. Oczywiście raz jeszcze zapraszam do obejrzenia moich poprzednich wideo i do oglądania tych przyszłych. Więc do zobaczenia i cześć!